to panie trenerze, jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No, co mogę powiedzieć? No, pierwsza połowa była oczywiście pod nasze dyktando całkowicie. No, zdominowaliśmy przeciwnika, wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Przeciwnik też dobrze wyglądał dzisiaj w drugiej połowie z kolei. Po stracie zawodnika grali zdecydowanie lepiej w dziesiątkę przeciwko nam. No i przez to mieliśmy trochę zamieszania. Moi zawodnicy troszeczkę sparaliżowani niestety taką sytuacją, że mają znowu przewagę. Tym razem my mieliśmy przewagę, graliśmy o jednego zawodnika więcej. Mecz się zakończył z naszym zwycięstwem. Jesteśmy dalej w grze, walczymy dalej o wszystko. To panie też, jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No cóż, no, piłka nożna jest grą błędów. Popełniliśmy dwa radykalne, można powiedzieć, wielbłądy w pierwszej połowie. Straciliśmy dwie bramki, mecz się ułożył na naszą niekorzyść. No i cóż, potem w drugiej połowie czerwona kartka Mateusza Gromskiego i mimo, że strzeliliśmy bramkę kontaktową, już chyba zabrakło tlenu. No to jest szósty mecz z cyklu środa-sobota. I człowiek jest tylko człowiekiem, nawet dobrze przygotowany zespół motorycznie, no musi kiedyś stanąć, no i my chyba dzisiaj stanęliśmy. Panie trenerze, ale zgodzi się pan chyba z opinią, że paradoksalnie lepiej graliście w drugiej połowie w osłabieniu niż w pełnym składzie? No gdzieś w takiej sytuacji następuje dodatkowa mobilizacja, taka złość sportowa i myślę, że chłopcy właśnie dali ta wydolność tak, wyciągnięta z tej tak zwanej wątroby plus ta mobilizacja no, uskrzydliła chłopców, tak? I mimo to, że widziałem, że byli po prostu zmęczeni, że im brakowało tej energii. Ale ambicje jakąś tam wykazali.